Jesteś jedną z osób, która bierze udział w eliminacjach szkolnych Olimpiady Przedsiębiorczości. Chciałabym zapytać, jak się dowiedziałaś o Olimpiadzie? Startowałam już w Olimpiadzie w zeszłym roku i dowiedziałam się od mojego nauczyciela przedsiębiorczości, ale przygotowuję się razem z moimi nauczycielami spoza szkoły, którzy prowadzą zajęcia w naszej szkole. A co Cię skłoniło do tego, aby wystartować w zawodach? Myślę, że głównie zainteresowanie ekonomią i takie ogólnie tym, co się dzieje na świecie. No i też myślę, że dosyć lubię rywalizację, co jest pewne wyzwanie. Są różne sposoby przygotowań do zawodów. Na pewno warto czytać zalecaną literaturę, ale też zajrzeć na stronę Olimpiady do bazy wiedzy, aby rozwiązywać testy interaktywne czy zapoznać się z testami z poprzednich lat. W jaki sposób Ty się przygotowywałaś do zawodów? No nie będę ukrywać, że właśnie głównie robiłam testy z poprzednich lat i również przeczytałam kilka tematów z tej bazy e-learningowej. No i poza tym czytam też kodeksy spółek, jestem na bieżąco z aktualnościami i staram się dosyć kompleksowo przygotowywać, ponieważ mam nadzieję, że osiągnę jakiś sukces w tym roku. A w której teraz jesteś klasie? Jestem w trzeciej już, więc to już ostatni rok. Czy wobec tego masz jakieś plany dotyczące studiów? Tak, wybrałam się na SGH właśnie, więc i później prawdopodobnie na finanse i rachunkowość. Tegorocznym tematem przewodnim jest własna firma. Co sądzisz o tym temacie? Znaczy, uważam, że jest bardzo ciekawy i cieszę się, że jest właśnie taki, ponieważ myślę, że wiele osób, szczególnie młodych, nie do końca wie, jak można założyć działalność gospodarczą i myślę, że ten temat w pewien sposób przygotowuje nas do tego. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i życzę jak najlepszego wyniku. Dziękuję. Napisał Pan właśnie test eliminacji szkolnych Olimpiady Przedsiębiorczości. Jakie są Pana wrażenia? Wydaje mi się być w podobnej trudności jak rok temu. Trochę mnie zaskoczyło to, że było dużo pytań do tematu przewodniego, a nie było dużo aktualności. Ale tak to reszta zgodnie z tym, jak się spodziewałem. Czy pamięta Pan jakieś pytanie, które sprawiło Panu szczególną trudność? Tak, że tutaj uczyłem się 1000 razy. To było pytanie o to, kto decyduje o zbyciu przedsiębiorstwa. I uczyłem się tego 1000 razy, ale teraz zapomniałem niestety i dałem brak odpowiedzi. Czy długo Pan się przygotowywał do zawodów? No tak, od września. A w jaki sposób? Mieliśmy zajęcia organizowane w szkole z studentami, którzy nas przygotowywali, no i jeszcze w domu książki w ten sposób. Czy może Pan polecić jakąś bardzo ciekawą lekturę, która pomaga w przygotowaniach? Znaczy mówię, głównie bazowaliśmy na tym, co przygotowali nam ci studenci. Oni opracowywali książki, które były w literaturze do olimpiady, ale no i ustawy też, które właśnie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i to było dosyć istotne chyba. Jak się Panu podoba tegoroczny temat przewodni olimpiady, czyli własna firma? Zresztą bardzo się cieszę, że właśnie teraz piszę taki temat, bo jest chyba najciekawszy od 3 lat, jaki mógł się trafić. Tak, bardzo się podoba. Nasuwa mi się od razu pytanie, czy w przyszłości planuje Pan prowadzić własną firmę? Chyba jeszcze trochę za wcześnie o tym mówić, ale taka ewentualność, będę taką ewentualność rozważał na pewno. A jakie plany na studia? SGH, prawdopodobnie FIR, finanse i rachunkowość. Proszę powiedzieć, dlaczego warto brać udział w zawodach? No to jest wcześniejszy start do kariery, tak można patetycznie powiedzieć, ale też wcześniejszy start w edukacji ekonomicznej, który bardzo się przydaje na pewno. Wiem to od absolwentów, którzy też pisali Olimpiadę Przedsiębiorczości i dużo na tym skorzystali potem na studiach. Czy jeżeli zakwalifikuje się Pan do kolejnego etapu, sposób Pana przygotowań się w jakiś sposób zmieni? Nie, myślę, że byłem całkiem dobrze przygotowany, więc zamierzam dalej kontynuować w ten sposób przygotowania jak teraz. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę jak najlepszego wyniku. Dziękuję bardzo. Jakie są Pana wrażenia na temat testu eliminacji szkolnych Olimpiady? Bardzo ciekawe pytania były, tylko jedyne co było problemem to, że niektóre pytania były tak jak zawsze po prostu z faktów, które wydarzyły się w tym roku. A czasami po prostu łatwo jest zapomnieć nazwiska, tak jak było jedno zadanie o liście biznesmenów Forbesa i było to zadanie, które po prostu ja na przykład nie odpowiedziałam, dlatego że nie pamiętałem, po prostu pomyliły mi się nazwiska, pamiętało mi jedno nazwisko, ale reszty już na przykład nie. Czy to oznacza, że brał Pan udział w Olimpiadzie już po raz kolejny?
Tak, w zeszłym roku również brałem udział, tylko wtedy niestety nie miałem zbytnio przygotowania i dlatego no, nie udało mi się przejść do bodajże trzeciego etapu. Rozumiem, że w tym roku przygotował się Pan już lepiej. Jak wyglądały Pana przygotowania? Przygotowałem się na pewno dużo lepiej. Pan profesor, który prowadzi zajęcia, bardzo dobrze przygotowuje oraz mamy również zajęcia przygotowywawcze przez poprzednich laureatów różnych konkursów, którzy po prostu nam pomagają w uczeniu się. Co Pan sądzi o tegorocznym temacie przewodnim, czyli własna firma? Uważam, że jest to bardzo ciekawy temat, dlatego że ogólnie ludzie młodzi nie wiedzą kompletnie nic na temat zarządzania pieniędzmi swoimi i w przyszłości jest im na pewno ciężko. I dlatego uważam, że taki temat na pewno skłoni dużo osób do poznania różnych ciekawych informacji, które pomogłyby po prostu w ewentualnym prowadzeniu przyszłego przedsiębiorstwa. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę jak najlepszego wyniku. Również bardzo dziękuję. Jakie są Pani wrażenia na temat testu? Czy coś Panią zaskoczyło? No, kilka pytań mnie zaskoczyło. Ogólnie poziom trudności średni, więc zobaczymy jak pójdzie. Czekam na odpowiedzi. Co Panią skłoniło do udziału w zawodach? Sprawdzenie się i swoich możliwości. Czy tegoroczny temat przewodni, własna firma, był dla Pani interesujący? Tak, myślę, że to jest jeden z bardziej interesujących tematów. A w której klasie Pani obecnie się uczy? W trzeciej. Czy wobec tego ma Pani już konkretne plany co do przyszłej edukacji lub kariery? Tak, chciałabym studiować na SGH. Czy wobec tego planuje Pani w przyszłości założyć własną firmę, czy może pracować w korporacji? Tego jeszcze nie wiem. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę i życzymy uzyskania jak najlepszego wyniku. Dziękuję bardzo.